Hej, czyli dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z naszej ruletki challenge w Dead by Daylight, a są ze mną Agnieszka. Jestem. Tomek. Jestem. I Sznapsiu. Jestem. Ptysiu. Intro. Po incze. Tak, i nagrywamy odcinek po odcinku, więc wiecie, no. Tak, no. Czemu dajesz ready? Pierwszy wylosuj, co? Jojo. Ja muszę was pilnować? Co ty z w ogóle? Jojo. Jojo, pa. Adept. Co? Adept. Powiem tak, chyba żart. Jak to się sprawdzało? No wpisujesz nazwę swojej postaci po prostu. Poszukiwajkę. A kto ma w adepcie ten gipon? Ty! Ona ma! Fęk. Fęk? Chyba Fęk. A właściwie to ja sobie też zagram Fang, bo ona ma czujność i gibką, to dwa w jednym. Główka pracuje, dokładnie. Się taki, główka pracuje. Aż mi się przypomniał ten odcinek z tą szafą. Pamiętasz? Czekajcie, mi brakuje jakiegoś pera. Pamiętasz jaka tą szafę? Tak, to było, no. O, to było to. Tak, to było to. Fang napisałam. Fang. I przeczucie detektywa wywalamy, czyli tak, Fangmin i Fangmin, czyli ona ma technika, czyli okej, dobra, damy radę. Jak to się zdarzało, te perki? Wpisujesz nazwę swojej postaci w wyszukiwarkę. No i wpisałem Dawid i nic, King też nic, brakuje mi jednego perka. No to zmieni postać. To zmieni postać. Zajebiście. Ja sobie apteczkę podreperuję troszkę, żeby była lepsza. Wy ci pulinę wzięliście, co nie? Jok. Oczywiście nie mam żadnych fajnych dodatków, dobra. A ile powinno być normalnie perków? Na adepcie są 3 perki. O to kuźwa, to miałem wszystkie. Jezu! Tomek, ja cię proszę, czy ty od wczoraj grasz w Dead by Daylight? Ej, on naprawdę mnie zaskakuje. Błagam. Tak? No, on szuka perki! Ja szukałem czwartego, ty! Ja i pytam się, dlaczego mi nie wyskakują wszystkie jeszcze raz. Ja myślałem, że ci w ogóle nie wyskakują. Nie, no tak wyskoczyły. Tak to usłyszałem, a mi brakuje perka. Dobra, przedmioty też możemy mieć, tak? Wszystko? Tak. Dobra, stopy, kuźwa. W każdym razie ja wam przypominam o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji, wpadajcie na socialki, linki macie oczywiście w opisie. I Agnieszko, gdzie? G2! Indeed. Mnie to zalamało. Musicie zostawić dużo łapek. Nie, dobra, może nie łapki, bo wyjdę, że żuluję, ale dajcie dużo serduszek w komentarzach dla Tomka, albo wyślijcie emotkę mózgu dla Tomka w komentarzach. A ja żuluję, ja poproszę łapki. To też możecie zostawić. O Boże, nie. A Aga, mówiłaś, gdzie mają wpaść? A G2. Tak, indeed. No. Indeedka. Yes, indeed. Tomek, ja ci powiem tak, ty mnie ostatnio bardzo zaskakujesz. Ja wiem. Tylko niestety w tą drugą stronę. W tym momencie właśnie było cięcie, wiecie? Nie, nie było. No, ja muszę sobie przegryć, bo po prostu już nie mogę. Nie było. Ja tak siedzę i tak my tu sobie ten znaczy, ustawiamy. Ja byłem przekonany, że nie wiem, może ma postać, że jednego perka sobie nie ten, tak, ale tak, wszystkie tak. Postacie i tak dostają przecież wszystkie swoje perki na... Boże, od kiedy grasz ze mną? Się nie nauczyłeś? Ja ci tylko przypominam, że ta gra ma 8 lat. A ja grałem jeszcze wcześniej, zanim jeszcze była... 8 czy 7? Dostępna. 8 chyba teraz w tym roku, nie? I don't know. Ja zacząłem w DBD grać, jak jeszcze była beta, nieoficjalna. Serio? Nie graliśmy w betę, Tomek. Nie grałem z tobą. Aha. Okej. Okay. Ale ja nie chcę tak wyglądać, Feng, ja mam inne wdzianko. Ej, gro, co to ma być? Co ja to jeszcze z Teo grałem w DBD. I to było bardzo, bardzo dawno, zanim jeszcze wyszło. O, ja sobie zagram takim i do tej skinem, pory się nie nauczyłem. Takim bici skinem. Hatysz, bum, bum. To co kuźwa za Sugar Daddy z tego ptysia się zrobił, ty? No to jest nasz Sugar Daddy, no. Sugar Daddy? Felix i trzy mingi, no. O, ja się płaszczę zaraz.
Daddy. Tomku, zapisz sobie na kartce, żółtej karteczce na monitorze Dead by Daylight 3 perki. Żółtą to mi się tylko ikoneczka kojarzy. Nie wiem, co to macie z tymi żółtymi ikonkami. Ja w życiu żółtej ikonki nie miałem. Miałeś? Nie? Co ty gadasz? A nie, no miałem, ale to później wiem, się odwołałem i mi zdjęli, więc w czym problem? Problem kie? Nam też pozdejmowali. To majtki? Jestem bez. Jezu. To jak ostatnio na kamerce. Jestem tylko w tych, w jogging hose. Co są? W dresach. W dresach jestem. Bez majciorów. A merkelki tam nie ma gdzie? Czego? Merkelki? Nie. Kogo? No tak, ona już ci nie daje na Thermomix, zapomniałem. Kogo? Zjadłaś? Cieszę się bardzo. Powiem tak. Co dał RPD? Tomek pewnie. Kto dał a może ja? Nie, ja nie dałem, bo ja... nie. A które to jest? Bananka. Liczy co jest. A chyba ja dałem. Juli. Przeszła koło mła. Dlaczego my wszyscy wzięliśmy feng? Tak by the way. Nie, no nie wiem, tak powiedzieliście, ale ja też wziąłem. Nie czy wiesz, mi ten gibeon pomoże? Oczywiście, że nie, bo mi to nie robi różnicy, czy gram z perkami, czy bez perków. A, ale my na tym skrzydle gramy, dobra. Jezus Maria, mi weszła w drzwi. Mówiłam, że ona tu idzie. Baj! No chyba cię coś swędzi, koleżanko. Ciekawe co? O, idzie daddy. Daddy, help me. Możesz tak, wiesz, tak inaczej jeszcze powiedzieć. Daddy, give me your hand, help me. Bye. Hand, kuźwa. Dobra, myślę, musimy się wziąć za... Tam się trochę niepotrzebnie przyjął tuta, ale no dobra. Dzwonisz na psia. Po prostu nasz sugar daddy ratuje lamy, wiesz. U góry, tak. Ja idę. Zbijecie się ze sobą, ktoś biegnie tu. Dobra, poszedłeś na psiem. Czy pan z dołu może przyjść na górę? Nie, 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 niech on robi, ja idę. Ale on tu ma od razu drzwi obok. Serio? No tak. O, halo. No i przyjdzie tu, no właśnie. Na dół, na dół, na dół. Tu jest pole po prawej. Ja sobie ten, ja przyczaję się i zaraz pójdę po... Dobra, ja się wyleczę, bo ja mam tą lepszą apteczkę, więc... Kto to przyszedł koło mnie z apteczką? Ja? Bo ona tu idzie, Tomek. Dzięki! Ale nie za mną, tylko ogólnie szła na... No to po, przyszła, no i masz! No przecież, ty słuchasz, co my mówimy, że idziemy na dół i jej nie było, po czym... Ale Tomek ma klapki na oczach... Ale wiesz, jaki duży jest dół? Taką mapę wziąłeś. A ona, Aga jeszcze przyszedł tylko na Ale Aga szła na luzaka, to ona sobie po prostu szła, spacerowała, no jakby tak. Na grzybach co, była. A co, biegną ci ślady, kreski zostawiać? Właśnie. No to skąd mogę wiedzieć, że ona ją followuje? No przecież mówiliśmy, że idzie za nami. Tuchaj ale Aga, jak Aga goni killer, to ona speeda ale i wrzeszczy. Ale ona nie goniła. No to skąd ja miałem wiedzieć, że za tobą wyleci? No, nie, bo że idzie za nami, za mną i za Wojtkiem. Idzie ktoś po sznapsia, bo... Idę, tak, idę, ja idę. A już ma. O, nie mogę. Zbłądziłem. Idę stąd, bo musicie... Na zdrowie. Dziękuję. Snapsia brać, snapsia. Ja może bardziej speedoję? Tutaj... O Boże, nie, ten mecz jest zły. To źle się zaczęło. No oczywiście, idzie do ciebie, Tomek, idzie do ciebie. Wiem. Wszyscy po jednej stronie tej. A ty! Ty se w przerwę rzuć tym kuźwa killoffem, a nie we mnie. Przerwę? A, no ty strzma! Dobra, wyleczę. Czekaj, stój. Dobra. Nie wierzę w to. To no po prostu zły mecz. Źle się zaczęło. To są takie wydarzenia, niestety. Też z reguły tak jest, że inaczej. Czasem tak biwa. Wiszę. A ja już straglę, ty. Ja, dla mnie masz stragla. Idzie. Idzie! Gdzie? A no stąd! No nie, jeszcze się zablokowałem. No nie, weź, wyluzuj ci piaro. Powtarzamy mecz? No, chyba będzie trzeba.
Generalnie zablokowałem się nad półce z książkami. Łamię po Ebie. Idę po Tomka. Możesz iść, bo ona nas na przegoni. I Tomek, idziemy po Wojtka i się leczymy. Chodź. No co patrzysz, czy biegnę, biegnę. Poniąłem się na dole. A skąd wiedziałem, że spojrzała ja? Gdyż odsunęłaś tego ryja w lewo, to widziałem. Ryja, ryjok, ryjówka. No. Ale no. Was lećmy nie... Czemu najsłabsze ogniwo pierwsze ale leczycie? Ale ty masz dwa haki. No, ale jestem najsłabszym ogniwem, weźcie, wyratujcie gry, a nie mnie. Ale i tak już 4 geny, to co? No, będzie kiepsko, więc... Boże, oni będą lamę macać zamiast kuźwa graczy. Ja czasem lubię lamę pomacać, no i co? Oho. Ale ja nie jestem taki puchaty. A, Snap się jest dead. No przez to, że ona mnie pizła przy tym. Jak ja go Boże, zdejmowałam. Ja nie mam tego. Wygniataj. Wygniataj. Oszczep, no jak ty trafiasz, kuźwa, ślepa... Ta króliczyca, no. Może u mnie? Pierdolniczy pasztet. Lisia. A ja nawet na tamtej skrzydle nie byłam. Bo ciągle tutaj było zdejmowanie. Se pograla ja. Patomek. No dobra, ale... wiem, że ten złożony w ofierze, no. Mam na pipę, czy nie? Chyba. Nie mam pipy. Na pewno nie. Nie mam pipy. Uchła. Ej, nic pipa. Nic pipa? No. A co, Tomek, zrobiłeś tego Jenna? Nie. Raczej jednego, tak, tego pierwszego. Nie, gdzie tu jest? Nie wiem, ja robię na środku, ale ona zaraz tu przyjdzie na pewno. Na pewno, tak. Oj kurwa, nie trafiłam. Mamy terror. Może ona ma długi terror. Tyle pika. O, już ciebie! No jak? To! Jak jej w twarz? No! No chyba nie! No chyba króliczyca! Mówiłem ci, żeby se w przerwę rzuciła tym killoffem, a nie w nas. Dobra, ja się na że killoffem, siekierą. Znaczy, ja powiem tak, ja gram, jak są eventy i ja gram tylko króliczycą, więc ja wiem, jak to działa. Nawet jeżeli ty jesteś za ścianą, to jeżeli dobrze się toporkiem bijesz tak ten, to i tak trafisz, nawet jeżeli nie widzisz surwa. Także... Dawaj klapy. No ktoś tu dobrze gra króliczycą. No dobrze gra. Co na górę wchodzisz, jak szukasz klapy? I... bo idę tu. Ja to ona tam gdzieś jest. Ja tu obsiukać. No way! O nice. Brawo! A chciałam iść na drugą stronę! Nice. Powiem tak, to był tylko fuks. Fuks patelni i trudno. Ale dobrym miałeś no, patelnię. To był ciężki mecz. Nie patrzeć. No ale dobra, słuchajcie, Aga uciekła, więc powiedzmy, że jest zaliczony. Także w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Będziemy się słyszeć w kolejnym. Zobaczymy, jak to pójdzie. Aga, twoja patelnia. Była ze mną Agnieszka. Byłam. Był też Tomek. Byłem. Był też Snapsiu. Był. No i co? Słyszymy się w kolejnych, także trzymajcie się, cześć i... Pa, pa! Pa.